się tu się wchodzi, pobiegamy gościa, ale wracamy tyle. Przodem do niego i tyle. Pan mówi mi to trzecie odbicie do Semena, do tego, który jest z tyłu i to samo. Dobiegamy przodem, a wracamy tyle. Raz, dwa, trzy, gdzie jest oddanie. Intanto sono contento, I'm very happy to start. Sure. Zadowolony, że zaczęliśmy, że już jesteśmy. Poi questa prima settimana è importante per il lavoro fisico, per i giocatori che abbiamo, e quindi sarà molto importante il lavoro fisico che facciamo. Pierwszy tydzień jest bardzo ważny dla naszych zawodników, to jest praca fizyczna. Spędzamy dużo czasu na siłowni i również dużo czasu poświęcamy na treningi tlenowe i treningi z piłką. Poi, come abbiamo fatto oggi, cerchiamo di toccare la palla, prendere confidenza con la palla. Cały czas, właśnie tak jak dzisiaj, próbujemy jak najwięcej mieć kontaktu z piłką, żeby ją poczuć po takim czasie, po jakimś tam czasie przerwy, będziemy szukali tego, żeby jak najwięcej piłki dotykać w takim składzie, jaki mamy. Le prime tre settimane saranno così, più o meno, come programma. Pierwsze trzy tygodnie mniej więcej będą właśnie tak wyglądali. Wyglądały się siłownia, hala. Poi incominceremo a fare qualche allenamento con qualche squadra, altre. Po tym czasie zaczniemy próbować trenować może z innymi zespołami, ale najważniejsze dla nas będzie nasz zespół, nasza gra. Certo, la squadra non è al completo. Ma... jesteśmy w komplecie. Faremo con quello che abbiamo, ci alleniamo lo stesso. Robimy to samo, tak jakbyśmy byliśmy wszyscy, więc... Io sono contento che non sia completa. I'm very happy. Mówi, że jest zadowolony, że nie ma wszystkich. Vuol dire che i nostri giocatori nazionali sono di buona qualità, sono czyli, i nazionali. Nasi reprezentanci, nasi zawodnicy naszego klubu są reprezentantami, to znaczy, że są na wysokim poziomie. Ale z drugiej strony, im dłużej ich nie będzie, tym mniej czasu zostanie na zgranie drużyny, która w dużym stopniu jest jednak nowa. Sì, è vero. Questo è un problema per chi ha giocatori che stanno in nazionale fino alla fine, però il livello dei giocatori è buono, quindi cercheremo. All'inizio sarà un pochino difficile, ma si può fare, insomma. Tutte le squadre buone hanno i nazionali fuori, quindi... Nie martwimy się tym, robimy swoje, cieszymy się z tego, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że zawodnicy są w reprezentacji, są do końca, inne drużyny mają podobnie, więc nie jest jak w jakiś sposób jest to utrudnione, ale poradzimy sobie. Avremo solo tre allenamenti con la squadra completa. Przed sezonem będziemy mieli tylko trzy treningi w pełnym składzie. Ma in quel periodo sarà importante che chi ha lavorato tutta l'estate arrivi in buone condizioni, in ottime condizioni. Czyli ci, którzy trenują teraz przez całe lato, teraz na przygotowaniach, do startu ligi będzie dobrze przygotowany. E con gli altri cercare in poco tempo di trovare una buona comunicazione, un buon feeling con la squadra. Będziemy szukali, jak wszyscy przyjadą, będziemy szukali dobrej komunikacji, dobrego feelingu między zawodnikami i jesteśmy spokojni o to, że jeżeli przyjadą zawodnicy tamci, że to się uda zrobić do rozpoczęcia ligi. Czy miał pan, kiedy pan trener przyjechał do Kędzierzyna i czy miał już okazję rozejrzeć się trochę po mieście, gdzieś znaleźć jakieś miejsce, w którym... Jak się czuje w Polsce? Io sono intanto contento di allenare in questo campionato. Jest bardzo zadowolony, że może trenować, być częścią tych mistrzostw, tego sezonu, który się rozpocznie. Sono molto contento di essere l'allenatore dello Zaxa. Szczęśliwy, że jest trenerem drużyny Zaxa. E di aver costruito questa squadra. I z tego, w jaki sposób została zbudowana ta drużyna. La città ho visto che è piccola, ma è carina. Non ho girato molto perché...
abbiamo dovuto preparare tutta la parte della palestra. Widział miasto, jest małe, ale mu się podoba. Nie spędził dużo czasu na jeżdżeniu, na oglądaniu, bo był skupiony na tym, żeby dobrze przygotować się przed pierwszymi treningami. Per me non è un problema la città piccola. Non... Dla Fefa nie jest żaden problem, czy miasto jest małe, czy duże. Città piccola, palazzetto grande. No, małe miasto, duża hala. Gdy rozmawialiśmy z zawodnikami, to pytaliśmy o cel, jaki sobie stawia drużyna. Słyszeliśmy, że to będą najwyższe cele. Co to są te najwyższe cele dla trenera? Il massimo è noi sappiamo che siamo competitivi. Wiemy o tym, że jesteśmy dobrą drużyną, że jesteśmy possiamo giocare face to face con gli altri. Możemy z każdą drużyną odważnie grać twarzą w twarz. Nie mamy żadnych, nikogo się nie boimy i będziemy z każdym grali w otwarte karty. Ci sono altre squadre forti, non è che siamo da soli. Są, wiemy o tym, że są inne dobre drużyny, nie jesteśmy sami i wiemy, że będziemy walczyli ze wszystkimi drużynami. E quindi dipenderà molto da come lavoreremo, da come stiamo assieme, da quanto miglioriamo, perché będzie dużo zależało od tego, jak będziemy trenowali, jak będziemy robili postępy, jak będziemy sami się czuli i jak będziemy jako drużyna szli do przodu. Quest'anno il campionato è diverso come situazione, no? Non ci sono play-off. W tym roku jest inna sytuacja, nie ma play-offów, jest inny sezon, inne rozgrywki. Quindi vuol dire che la regular season è importante. Że ta pierwsza faza rozgrywek jest bardzo ważna. Per arrivare fra le prime due. Żeby na sam koniec dwóch tych faz zasadniczych, żeby być na pierwszych dwóch miejscach. Noi dobbiamo pensare che ogni partita vale 3 punti. Musimy myśleć o tym, że każdy mecz jest warty 3 punktów. E dobbiamo cercare in ogni partita con le migliori, con le peggiori di fare il massimo dei punti. I szukać tych punktów, tych 3 punktów i w meczach i z drużynami z topu i z drużynami, które grają akurat trochę słabiej. Jak pan ocenia polską siatkówkę? Na jakim jest poziomie, jeżeli tak popatrzymy przez pryzmat całego świata? Dobrze. Bardzo dobrze. Buona. E il livello sta aumentando, c'è una buona organizzazione, si può secondo me sempre più migliorare, ma è un ottimo livello. Poi il campionato dei campioni del mondo. Wspaniałym poziomie, mistrzowi świata, wspaniała organizacja, wszystko na najwyższym poziomie, więc w samych superlatywach. Widzę, że pan trener też już się uczy polskiego, tak? Kto uczy polskiego? Stai studiando polacco. Stai studiando da solo? Adesso sì, now yes. Ok, cosa posso dire in polacco? Dziękuję, bardzo dziękuję, dobrze. Zwitnie. Świetnie. Świetnie. Ok, woda. No, ma sicuramente andando avanti, sentendo parlare. Sono stato 2 anni in Russia. Były 2 lata w Rosji, więc dużo rozumiem, może są podobne wyrażenia, jeżeli nawet związane z siatkówką, więc nie jest to dla niego jakaś tam nowość. Mówi, że bardzo, tak jak widzieliśmy, porównywaliśmy, jak ma napisane, więc to są bardzo podobne wyrażenia. Però come pronuncia mi sembra più difficile il polacco. Ale jako wymowa bardziej wydaje mi się, że jest trudniejszy polski niż rosyjski. Przyszedłem tutaj do klubu, który walczy tak naprawdę co roku o najwyższe cele. I celem na ten rok jest medal i mam nadzieję, że to będzie złoto. Mój plan jest taki, żeby dać jak najwięcej dla zespołu, żeby ten zespół czerpał tak naprawdę, tak jak powiedziałem, jak najwięcej mojej techniki, mojej siły, po to, żeby właśnie osiągnąć jak najwyższy cel. Tak naprawdę to każdy trener ma swoją wizję. Ja tutaj patrzę bardzo pozytywnie. Jestem tak naprawdę po 2 treningach zobaczyłem, że zwraca naprawdę na ogromną technikę, na takie niuanse też zwraca uwagi, także same pozytywy. Spokojnie tutaj po angielsku się dogadujemy z trenerem, aczkolwiek pan trener drugi nam tłumaczy, jeśli jest coś skomplikowane, to nam tłumaczy na polski. Moje marzenie jest jechać na olimpiadę tak naprawdę za rok. Tylko to się wiąże z tym, że trzeba naprawdę dobry sezon zagrać, żeby być w tej kadrze. Jeśli już będę w kadrze, to tam znowu trzeba dać naprawdę maksa, zaksa na maksa, żeby po prostu pojechać na olimpiadę, tak? Jest 3 atakujących, trener tak chciał, ma swoją wizję, tak jak rozmawialiśmy.
I trzeba patrzeć pozytywnie. Nie daj Boże, jakaś kontuzja się zdarzy jednemu, drugiego. Także myślę, że jakoś będziemy się uzupełniać, jeden drugiemu będzie pomagał. Zaxa przede wszystkim jest marką sama w sobie. Od lat to udowadnia. Jesteśmy klubem bardzo stabilnym. Nasz główny sponsor, Grupa Azoty, zapewnia nam wkład finansowy. Także możemy spokojnie trenować, przygotowywać się. To, że zawodnicy chcą do nas przychodzić, to świadczy tylko o tym, że klub jest bardzo dobrze rozwinięty. Mamy kadrowiczów, z tego powodu się cieszymy. Przed sezonem, przed rozpoczęciem tego transferu, okienka transferowego, nie wskazywało na to, że będziemy mieli aż tylu kadrowiczów, no ale no wyszło jak wyszło, także te transfery wydaje mi się, że są trafione. Myślę, że to tylko z pożytkiem dla nas, dla środowiska, dla klubu, że mamy takich zawodników, a co z tej mąki będzie, to musimy poczekać na koniec sezonu, na te ostateczne wyniki. No, dziwny system, trudny system, niestety rok przedolimpijski, więc przede wszystkim wszystkie ręce na pokład, aby pomóc naszej reprezentacji. I tak zresztą kluby, liga przede wszystkim zadecydowała. Gramy tylko i wyłącznie sezon regularny, potem gra się już o miejsce. Nie ma play-offów takich. To ta sól, która wcześniej całego grania sezonu miała miejsce, teraz zmieniono formułę, gra się o miejsce, więc każdy mecz w lidze będzie warty 3 punkty i będzie bardzo ważny, więc tutaj nie można sobie pozwolić na stratę jakiegokolwiek punktu z tymi zespołami słabszymi. Na pewno nie będzie to łatwy sezon, ale myślę, że z pożytkiem przede wszystkim dla naszej reprezentacji i udowodnimy podczas Igrzysk Olimpijskich, że to była dobra decyzja. Siatkówka jest, była i będzie sportem dla mnie, na przykład dla wielu kibiców sportem numer 1. Jest to sport rodzinny i z takim sportem chcemy się utożsamiać. Zresztą widać po halach, imprezach, a przede wszystkim po wynikach, jakie osiągają reprezentacje i kluby, że to jest sport w tym momencie zespołowy numer 1 w Polsce. Liczymy, że ten pomost taki powstał właśnie w tej klasie. To znaczy mamy szkoły podstawowe, mamy gimnazja, które szkolą młodych adeptów siatkówki. Brakuje nadal niestety wyższej uczelni. Natomiast nam udało się stworzyć w klasie liceum taką w szkole licealnej taką klasę sportową, która będzie początkiem, miejmy nadzieję, początkiem drogi tych młodych siatkarzy najpierw do młodej ligi, do młodej Zaxy, a potem do pierwszego zespołu. Chcemy inwestować w ten region, zresztą o tym głośno się mówi. Grupa Azoty wspiera wszystkie inicjatywy, które tutaj mają na miejsce na naszej ziemi i cieszymy się, że nam w tym pomagają, bo chcemy tą młodzież zatrzymywać, chcemy tą młodzież szkolić, chcemy tą młodzież przede wszystkim zatrzymać w mieście po to, żeby to miasto żyło i rozwijało się. Także myślimy, wierzymy w to, że ta klasa to jest taki początek dłuższej współpracy ze szkołami i początek budowania podwalin pod pierwszy zespół, takich mocnego początku piramidy.